padła. Uderzyła z olbrzymią siłą. Cud, że jeszcze oddycha. Trzeba tak uderzyć jak w dzwon, usłyszeć siebie, czy się ma fałszywy dźwięk, czy prawdziwy. Jak to się złapie, to już jest połowa pracy. Jak w boksie. Pewne rzeczy można sobie tam umówić, ustawić, ale żaden z bokserów nie wie, jaka będzie 13 runda. Już ci mówiłem, że nie chcę mieć nic wspólnego z tą wiedźmą. Nie podoba mi się zapach tej kopuły. Chodźmy stąd. Szybko. Ring jest dla aktorów też taką dosłownie prost metaforą pracy. To jest tak spod wyczynowy czas. To Rafa Upadłych Światów, dziecino. Wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Zważywszy na to, że spadając rozświetliłaś całe niebo, powinniśmy się stąd jak najszybciej wynosić. Jak sprawić, aby faktycznie ten głos tak się scalił z tą postacią, którą mamy, żeby tego dubbingu praktycznie nie było słychać? Jak patrzę czasem na mikrofon, bo muszę, bo w ten sposób dynamika głosu jest lepsza, to ja patrzę nie na coś abstrakcyjnego, tylko patrzę, jak był przede mną człowiek blisko. Ja muszę usłyszeć tego odbiorcę, muszę wiedzieć, kim on jest, go sobie wyobrazić. Muszę z nim mieć gorący kontakt, a nie zimny, bo jak mam zimny, to nic z tego nie wychodzi. To jest tak jak intymna rozmowa z mikrofonem. No, trzeba wyobrazić sobie te światy, którego nie widzimy. To jest bardzo wysoka poprzeczka. To trochę jak chemia.